Siema, siema, siema. Dobra. Nie bierzemy teraz ten pojazd, tylko znowu z tym będziemy zapieprzać. O kurde. Już się śpieszę. Dasz radę? Jesteśmy zaledwie parę kilometrów od miejsca nadania sygnału Rasha. Sprawdzimy, czy w okolicy nie ma jego śladów i wyjdziemy stamtąd w 5 minut. Spotkamy się w ustalonym miejscu. Ale mało nabojów mam. Prorok, lotowisko pod ostrzałem. Ich obronę przeciwlotniczą zasila zewnętrzny generator. Możesz go podziurawić? Odbiór. Zobaczę, co da się zrobić. Stąd będę po... No! A, w nich muszę strzelać. Ale ze mnie idiota. Ale ze mnie idiota. Co muszę tutaj zrobić? Przedostań się, przedostań się. Jest. Pat. Co oni we mnie strzelają? Kurde. Maskowanie.
Orion namierzy kopułę wolności za 10 minut. Pośpiesz się, prorok. Wszyscy się wycofali! Prorok, to ty, kawalerze. Mogłem się spodziewać. O kurwa. I już. Arkanio namierzy kopułę wolności za 10 minut. Pośpiesz się, prorok. Wszyscy się wycofali! Prorok, to ty, kawalerze. Mogłem się spodziewać, że można na tobie polegać. To była genialna decyzja. Archanioł grozi nam wszystkim. Musimy się pośpieszyć. Za daleko zaszliśmy. Nie możemy teraz wszystkiego stracić. Prorok, strefa lądowania nadal jest zagrożona. Ta wieża pokrywa moje podejście z wielu broni B-Lot. Musisz je jakoś unieszkodliwić. Przyjąłem. Psychol, Sepidzi przestali strzelać. Co się dzieje? Sepidzi porzucili cel. Brak danych o motywie. Odbiór. Zostawię swoje. O kurde. Tutaj? Znisz system obrony. Jak to mam zniszczyć? Okej. Obrona Pelot unieszkodliwiona. Możesz lądować. Przyjąłem. Teraz uda się do sterowni. Pośpiesz się. Winda powinna nadal działać. Odbiór. Cholera, no to mamy przesrane! Zadam maszynę, odbiór! Zagrożenie krytyczne. System obrony powietrznej przestał działać. Kurde! Archanioł na pozycji za 5 minut. Kurwa, jeszcze tam są. Thank you.
Jak to tutaj nadudać? Tutaj. Jak wy się tam dostaliście? Łączenie. Awaryjne procedury w toku. Cały pozostały personel CEL ma ewakuować się do podziemnego schronu 5 Epsilon 9. Mamy go. Wow. Potrzebowałem was, żebyście pomogli mi uciec z mojego więzienia w cel. Gdy spałem, moje dzieci były bezmyślne. Ostatnią rzeczą, jakiej od was potrzebowałem, było wyłączenie Archanioła. I muszę wam za to podziękować. Co? O czym ty mówisz? Raz, wyświetlam symulację fazy trzeciej. Trzecia i ostatnia faza. Bambuk uleciał. Promień aktywuje się. O mój Boże. To most Einsteina-Rosena. Pieprzony portal do galaktyki M33. I przechodzi w coś wielkiego. W kryjówce, kiedy nie mogłem cię namierzyć, powiedziałeś, że to dlatego, że jesteś twórcą skafandra. Nie o to chodziło, prawda? Ile czasu to już... To jest alfa? Od jak dawna przedłużasz sobie życie nanotechniką i genami sepitów? Czy masz pojęcie, czym się stałeś? Zmagałeś się ze zbiorową świadomością sepitów, tak jak ja. Tyle, że ty przegrałeś. Zasymilowali cię. Teraz jesteś jednym z nich. No kurde. Michael, nie!
Weź ją stąd! Karl! Karl? Ty coś masz, prorok. Coś, czego Sepidzi nigdy nie posiądą, ani nie zrozumieją. Wynoście się! Idealnie lądowanie. Prophet, you need to see this. Stage 3 is the final and most deadly element of the Seth colonization strategy. If met with significant and persistent resistance, a Seth incursion force will seek to open an Einstein-Rosen bridge direct to the heart of its parent galaxy. From there, Seth Overhives will deploy their dedicated warrior caste to obliterate any and all obstructions. We've only seen a fraction of what the Seth can do. This is an extinction-level event. The Alpha Seth will keep powering that beam until their entire invasion force is through. We have to shut it. Claire! Claire! No. Claire! Claire! Prorok, zasiadam pól nadzieje. Jezu, kurwa, ja pierdolę, Claire! Nie umieraj! Tylko nie umieraj! Czy umrze? Czy nie? Zostań ze mną, Claire, zostań! Psychol! Przepraszam cię. Przepraszam. Michael, nie masz mnie za co przepraszać. Żaden człowiek nie byłby. Wybaczysz? No, oczywiście. Dobrze. Dobrze, jesteśmy... Dobrze. Claire. Dobrze. Psychol. Psychol, wybacz, ale nie mamy czasu. Musimy znaleźć inną maszynę i to szybko. Psychol. Nie mów tak, kurwa, do mnie. Psychol, musimy wyłączyć ten promień, inaczej wszyscy zginą. Rozumiesz? I co ja mam z tym, kurwa, zrobić, he? Jestem Michael Sykes. Jestem tylko człowiekiem, prorok. Nie potrafiłem uratować nawet jednego życia. Jednego! Ty samolubny kurwa! Jeszcze nie rozumiesz? Rush miał mnie na widelcu przez ten cholerny kombinezon. Gdybyś miał go na sobie, wszyscy byśmy zginęli. Żyjemy dzięki temu, że jesteś człowiekiem. Wszyscy byliśmy ludźmi, Psychol. Wszyscy walczyliśmy. Ty, ja,
Nomad, błazen, każdy z nas. To my walczyliśmy, a nie te cholerne nanoskafandry. Zostaliśmy tylko ty i ja. Jeszcze możemy coś zdziałać. Jeszcze tylko jedna misja. Myślisz, że chciałaby, żebyś się teraz poddał? Do wszystkich, tu rebeliancki SEMP 4! Potrzebne wsparcie! Pilot dostał! Jesteśmy uziemieni! Sepiny rozpoczęły silny atak! Długo się nie utrzyma! Michael, żebyśmy się rozumieli. To będzie jatka. Jebana racja. Tę jatkę to zrobię ja. Tak jak mówiłeś, szefie. Nie potrzebuję skafandru. Nie potrzebuję sprzętu. Wystarczy butelka, prawda? No nie wiem, no taki skafander. Ja sprowadzę maszynę. Się przyda. Idź, stary. To nie koniec świata. Jeszcze. Do zobaczenia po drugiej stronie. Szacunkowej pełnej mocy. Satelita Vela 3 wykrył promieniowanie Hawkinga w odległości 1,2 AU. Pomiary wskazują na powstawanie białej dziury. Dobrze, na tym to zakończymy. Będzie znowu tutaj nowy rozdział. Jest nowy rozdział, tak. I w następnym odcinku kontynuujemy dalej.